Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku poznacie wszystkie szczegóły nowej aktualizacji, ale jest to aktualizacja bez pobierania. Znowu mamy dziki tydzień, mamy nowe zmiany. Pogadamy sobie o evencie, ponieważ dzisiaj wydarzy się coś, no o czym raczej nie macie zielonego pojęcia. Także oglądajcie do końca, żeby tego nie pominąć. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i widzowie, słuchajcie, no nareszcie coś się dzieje, nareszcie coś się dzieje. Bodajże 9 dni do sezonu i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak wam powiedziałem na samym wstępie, przekażę wam informacje na temat tego, co zostało dodane w tym dzikim tygodniu. A więc lećmy sobie, może na rekina, tak na spokojnie polećmy sobie na rekina. No i już wam wszystko pokazuję, co i jak. No i słuchajcie, ogółem, na czym polega ten dziki tydzień? Sprawdźmy sobie, czy tylko ktoś tutaj do nas nie leci. Nie, no mamy spoko miejscówkę. Słuchajcie, ten dziki tydzień polega na tym, że mamy bardzo fajną, bardzo fajną rzecz. Jest to dokładnie to, że mamy bardzo dużo kosmicznych broni. A więc ja wam zaraz pokażę, jak to wszystko działa. I mamy takie ciekawostki, na przykład tutaj na przyjemnym parku na statku wam pokażę jedną fajną, mega kozacką rzecz, którą sobie zrobimy. Dobra, ja sobie wszystko zdropię, powolutku, pomalutku. Jak na razie nie mam żadnej skrzynki. Otwórzmy sobie może tą skrzynię. Co tu dostaniemy? No myślałem, że dostaniemy pierwszy item kosmiczny. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć egzotyczny, ale dobra. Tutaj też nie ma kosmicznego. Co jest grane? Weźmy sobie te ślurpiki, żebyśmy mieli potkę. No i lecimy. Dajcie znaka, jak tam w szkole, w komentarzu. No szczerze wam powiem, że jest to niby... O, dobra, mamy już pierwszą kosmiczną rzecz. Lecimy stąd, bo tutaj nic nie ma na razie. Dobra, czy tu coś mamy? No zobaczcie, mamy kolejnego propa. Ale nie wiem, dlaczego w ogóle nie lecą nie lecą żadne skrzynki. Zobaczcie, a nie, jest tutaj skrzynka, tylko się nie rozwaliła. Także mamy już dwa kosmiczne przedmioty. Jest to prop ganik. I zobaczcie, ten drop jest po prostu zwiększony. Tak samo tutaj mamy ten pulsar. Tylko czy to jest kosmiczna broń? No załóżmy, że jest. Sprawdźmy jeszcze tutaj ten domek. Ej, no naprawdę nie ma skrzynek, ale mamy kolejny egzotyczny. Czemu ja chcę cały czas powiedzieć egzotyczny? Kolejny kosmiczny przedmiot. Oj, proszę bardzo, widzowie. Czyli, no zobaczcie, mamy pełno krów, pełno wszystkiego. Ja sobie to na nici wyrzucę. Wezmę sobie tam krówkę. No i obiecałem wam, że pokażę wam, co jest tutaj na tym statku. Słuchajcie, statki są mega wyposażone. W co to wam zaraz pokażę? Jest tam mega dużo rzeczy, mega dużo fajnych rzeczy. O, i z tego co widzę, to na daleko mamy lód. Bardzo dobrze, on tam na nas czeka. I co jeszcze jest nowego w tym tygodniu? Słuchajcie, dzisiaj ma wydarzyć się coś, no, na co chyba wszyscy czekają. Na pewno ja na to czekam, ale słuchajcie, zanim wam powiem, co to jest, pamiętajcie, że dzisiaj o godzinie 18 będę miał streama, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Codziennie mam streamki, także wpadajcie do mnie na streamę. Kanał Rafa, oczywiście ten kanał. Wpadajcie codziennie 18. Co my tu mamy? W ogóle czemu tutaj nikogo nie ma? Ej, dobra, mamy kolejny kosmiczny przedmiot. Wiecie co? Nie wiem, co sobie tutaj zabrać. Może to weźmiemy, bo to jest bardziej zepsute. Tu już chyba nikogo nie będzie, dlatego że statek UFO porwał ich na pewno. Co my tutaj będziemy mieli? Mamy pompę, fioletowy pulsar, ale no, jakbym miał szybką pompę, to bym go wziął. Mamy tutaj skrzynię, weźmy sobie tą skrzynkę. No ciekaw jestem, czy mi znowu wyleci jakiś. No i proszę bardzo, zobaczcie, znowu te bronie. Także ich jest po prostu pełno, 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 pełniutko. I zobaczcie, jak te przedmioty lecą. Jedno, drugie. Może weźmy sobie dwa działka, wiecie? Będziemy kogoś z tym spamić. Ale co na tym statku? Słuchajcie, na tym statku okazuje się, że mamy same kosmiczne bronie. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Jak otworzymy sobie skrzynię, to za każdym razem na tych statkach, także pamiętajcie o tym, jak będziecie chcieli mieć same kosmiczne przedmioty, no to zobaczcie, tu są naprawdę same kosmiczne przedmioty. Mamy coś takiego, mamy coś takiego, mamy coś... O! Mam nadzieję, że uda mi się coś takiego. Nie znajdziecie tutaj zwykłej broni na tym statku. Tak samo w skrzynkach są same takie bronie, także tak to wygląda. Tu mamy na nici. No akurat skrzynki chyba wszystkie zostaje pootwierane albo się po prostu nie zrespiły, także skrzynek wam nie pokażę. No ale jeśli chodzi o kosmiczne bronie, no to jest ich naprawdę pełno tutaj. Dobra, lecimy do strefy i słuchajcie, co z eventem? Event za 9 dni bodajże. I słuchajcie, w dzisiejszym dniu ma pojawić się bardzo ważna sprawa. Wyeliminujmy tego ziomeczka tylko. Dobra. Czy on tam jest? Dobra, dostał za 100. Elegancko. Okej, on tu gdzieś ucieka mi. Dobra, siema byku. Siema. Oj, on nie wie, co ma zrobić. Nie wie, co ma zrobić. Siema, dzień dobry. Bierzemy sobie te rzeczy po tobie. Okej. No dostań. Dobra, dostał. Czy dostanie znowu?
Dobra, siema byku. Ej, ale ta pompa jest dobra, ona bardzo szybko strzela, podoba mi się. Zobaczcie, tutaj pełno tych karabinków. Jakie my mamy w ogóle przedmioty, nice. Ej, w ogóle ten... Oj, kolejny gościu. Co tu się dzieje? Musimy uciekać, bo jest pełno ludzi tutaj. Albo wiecie co? Nie. Czemu do mnie? Czemu do mnie? Halo? Dobra, siema byku. Nie wiem skąd ten z laserka do mnie walił. Ależ dostajesz, gościu. Wiecie co, muszę się podleczyć, bo jak dostanę z tego laseru, to zginę na hita, bo on wali za 175 w głowę, no nie? I słuchajcie, tak jak mówię, w tym dniu ma pojawić się bardzo ważna rzecz i będzie to, widzowie, licznik do eventu. Także dzisiaj zapraszam was wszystkich 18.00 live i gurafy, gdzie będziemy sobie gadać o evencie, będziemy gadać o różnych rzeczach. Także wszystkich was zapraszam na tego streamka. Mam nadzieję, że będziecie. Witam pana kapitana. Lecimy do strefy dalej. Także no, jak widzicie, moją ulubioną kosmiczną bronią jest ta broń, którą mam teraz aktualnie w ręce, czyli to laserowe działko, bo można komuś, wiecie, bardzo szybko rozwalić matrzyki. To jest moim zdaniem najlepsza egzotyczna... Czemu ja cały czas mówię egzotyczna? Najlepsza kosmiczna brońka. Mam nadzieję, że znajdę jej jeszcze więcej, bo mamy jeszcze sporo osób i dobrze by ich było porozwalać tym czymś, nie? Weźmy sobie na głowę. No i kosmici, no, kosmici. Słuchajcie, szkoda, że tak późno się dowiedziałem, że kosmici są tak bardzo OP, bo są mega OP po prostu. Nie ma nikogo tutaj. Nie wiem, gdzie ci ludzie się pochowali przede mną. O, mamy tutaj ziomeczka. To jest aura, spocona aura. Ty, jak się skrada, ziomek. Orzesz, choinka. No nie! Nic się już nie uratuje. Jestem kosmitą, dokładnie. Siemaneczko. Siemka, siemka. Proszę tutaj tak nie robić więcej. Siema, zapraszam do na dół. I z Adrian, pozdrawiam. Pozdrawiam pana Adriana. Dobra, widzowie, no mam nadzieję, że mnie nikt nie skmini. Niebieska pompa tu jest. Tam się klepią. Idziemy gdzieś tu koło krzaka, tak staniemy. No wiecie, oni mnie mogą widzieć, ktoś tu może iść. Staniemy sobie tak w krzaku na razie. Najpierw musimy obczaić, czy ktoś jest. Dobra, jedzie ktoś tu. Tylko nie wiedź we mnie, nie wiedź w tego krzaka, please. Dobra, przejechał. I jesteśmy sobie grzybem, to jest ten szalony challenge. Czy on weźmie to? Wziął. Najgorzej. Gdzie on w ogóle? Co, on leci kogoś odrodzić, byku? Przecież gramy solo. Gdzie ty lecisz? A więc no, ja jestem sobie grzybkiem. Jestem w środku strefy, prawie w środku strefy. Tam chłop sobie lata tym UFO dalej. O, jest tu ktoś. Czekajcie, gdzieś tu blisko. A tu, patrzcie. Kolejny sposób, jakaś syrena. No ludzie, czemu wy się tak pocicie? Ja nie wiem, co ja mam za lobby? Same syreny. O, dobra, mamy strefę. Fajnie by było tak walnąć mu gonga, co wy na to? Chyba idziemy do środka strefy znowu. Może gdzieś tu na dole. No i już ktoś na trzeciego. Dobra. A, no i dostałem oczywiście na... od drugiej strony. I wziął mi luta, no nie mam pytań. Czyli patrzcie się, co ten ziomek tu robi. Patrzcie, jakiego gonga dostanie. Chodź, byczku, nie bój się, nie bój się. Ja ci nic nie zrobię. No, zacznij strzelać. Zacznij strzelać. No, chodź. Ty, gdzie on jest? Halo? Co jest grane? Znowu ktoś na trzeciego wbija. Dobra, gościu. Ale mnie zdenerwował ten typek. Ja tu miałem robić challenge, a tu chłop się na mnie poci, no. Dobra, trzy osoby. Okej, widzowie. Przebieramy się za grzyba. No i spróbujmy coś też. Najwyżej zginiemy. Ma być śmiesznie. Tu nie mają być spoconych gierek, tylko ma być... Ma się coś dziać fajnego. Mam nadzieję, że tylko z AWP mnie ktoś nie wyhaczy, bo wiecie, jak to się może skończyć. Tu jest ziomek na pewno, jak widać. Tam u góry chyba też jest ziomek. Tym statkiem dobrze by ich było dojechać, ale kosmiczne przedmioty. Używamy ich, używamy. No, nie są głupi. Muszę przeładować sobie, mam nieprzeładowane nic. O Jezu, nie wystawiło mi matsów. Gorzej, bo mnie mogą podwalić chyba. Dobra, ja schodzę na dół. Schodź na dół, gościu. Wow, to on do mnie strzelał. Ja myślałem, dobra, ale bym dostał snajper. No miałem tu udawać propa, a tu nie za bardzo się da. Dobra, nie mają launchpada. Dobra, klepią się tam gdzieś. A, wyeliminowali się, o nie. Ciekaw jestem, kto został.
Dobra, dostał. O, ostatnia potka, widzę, chyba to przegram. Chciałem tu być grzybem. No ale się nie udało. On ma jeszcze matrzy. Aha. Dobrze, dobrze! I mamy to, no widzowie, miałem wygrać jako grzyb, halo! Nie, 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 nie! Dobra, jest widzowie, challenge zaliczony, także łapka w górę, subskrypcja, wpadajcie na te filmy. Oczywiście pamiętajcie o moim kodzie Evela w sklepie, polecam ten film i polecam kliknąć w kółeczko i zasubskrybować. Trzymajcie się w piona!